being honest, it might have been a nightmare. So anyone who might care. Siemano, jestem tutaj w kolejnym materiale cyklu. Gdybym mieli w tym materiale porównamy sobie dwa sportowe sedany wersji czterodrzwiowej, sedany w wersji czterodrzwiowej. Auta, które są sportowe i na początku nie były autami z czterodrzwiowymi, a będą to Porsche Panamera, która wygląda tak w nowej wersji 2021 roku, który będzie, model już jest dostępny, ale że jest koniec roku, to już można go kupować i zamawiać. I Mercedes AMG 4-door, który wygląda tak. I szczerze powiem, że ja ostatnio mam coś takiego, że jak widzę sportowe auto w obnanie 4-door, to dostaję ipi na głowie, dostaję po prostu jakiegoś szału, jakby mi ktoś nasypał kostki lodu do mózgu, ale to z takiej strony pozytywnej, bo te dwie dodatkowe pary drzwi dodają i trochę wydłużony bagażnik wersji sedan dodają tym autom moim zdaniem takiego głębszego pozora. I jeśli miałbym wybierać, to chyba wybrałbym AMG, które z tyłu wygląda tak. Chociaż nad Mercedes, nad Porsche Panamerą, która wygląda z tyłu. Tak, też się zastanawiałem. Jest też oczywiście ta Panamera w wersji kombi. Ale nie wiem, czy wersji kombi bym kupił. No bo jeżeli to ma być auto sportowe, to musi być to albo typowo dwudrzwiowy sedan, albo dwudrzwiowy hatchback, albo ewentualnie, tak jak jest ostatnio moda, Ford czterodrzwiowy sedan, a nie jakieś czterodrzwiowe kombi, bo niedługo... No ale no, czterodrzwiowe kombi zostaną zrobione, wiadomo, pod rodzinę. I tu jedni się ze mną zgodzą, inni nie. Ale jeśli byście woleli, które z aut, to dajcie mi znać pod tym materiałem, które wolicie, w jakim kolorze i dlaczego. Ja bym na przykład chciał AMG w kolorze kanarkowym, który wygląda tak. Więc co tu dużo mówić. Trzymajcie się. See ya.